Siemaneczko, dawno mnie nie było, witam z powrotem. Dzisiaj biorę się za składanie kuchni. Kuchnia będzie z IKEA, czyli gotowce w kształcie litery U. No i biorę się zaraz do roboty. Można zaoszczędzić na tym około 3000 zł, bo akurat w moim przypadku nie wiem, jak to jest, na przykład czy przy różnych kuchniach różne wyceny są, ale tak jak na moją wielkość kuchni. Miałem wyceniony montaż na 3000 zł, więc podjąłem decyzję, że będę montował sam. Dzięki czemu można kasę zaoszczędzić na jakieś sprzęty AGD. Dobra, zaczynamy. Instrukcję IKEA montażu kuchni, jest wszystko opisane. Oni opisują szafki stojące, czyli te na ziemi, i te wiszące na suficie, że są montowane na takich szynach na ścianach. W moim przypadku mam tylko szyny na szafkach wiszących, czyli u góry. Na dole będą stały na stópkach, dzięki czemu będę mógł sobie wyregulować. Na szynie też można wyregulować oczywiście, ale na stópkach będę mógł sobie swobodnie to wyregulować. Nie będę musiał się tak męczyć z ustawieniem tej szyny, żeby mi pasował blat tutaj z parapetem, bo blat ma być z parapetem. I teraz tak. Mam listę, cennik właściwie to jest, i mam po kolei, byłem na spotkaniu w IKEA i po kolei mam wszystko ładnie rozpisane. W najlepszej formie, jak składać szafki, żeby jak najszybciej to wszystko poszło. Jeśli macie szafki narożne, to najlepiej zacząć jest od szafki narożnej i potem od tej narożnej iść w jedną i w drugą stronę. Jeśli macie na przykład szafkę na zabudowę pod lodówkę, czyli wysoką, ponoć jest najlepiej od właśnie od tych wysokich zacząć. Ale to tam jeszcze tak nie zagłębiałem, się tylko w ten układ, co ja mam. Ja nie będę miał szafki, szafki do lodówki, nie będę miał, więc mi to odpada. Jeszcze najlepiej jest ponoć zacząć wieszać sobie szafki górne, żeby potem był dostęp, ale ja zacznę od dołu. Ponieważ jestem w pojedynkę, będzie mi na razie łatwiej, ja te górne sobie zrobię po południu, ktoś będzie mi pomoże. Poza tym chcę mieć dół ustawiony, żeby dokładnie sobie wymierzyć górę, tak żeby zabudować pod sam sufit, bo się takie cokoły będę miał nad szafkami, tak żeby ładnie tą kuchnię całkowicie zamknąć do samego sufitu. Dobra, może jeszcze Wam tylko pokażę układ, jaki tej kuchni ma być. W zdjęciu pokażę Wam mniej więcej, o, mniej więcej tak ma wyglądać kuchnia. Zobaczymy, czy mi się uda to zrealizować. Piekarnik i indukcja będą jednak białe. Zostało zmienione, ponieważ nie było piekarnika czarnego i długi czas oczekiwania. Zresztą nie było wiadomo, kiedy będzie, więc postanowiliśmy kupić białe te rzeczy. Dobra, pierwsze co? Szafka, narożna szafka stojąca. Wymiar 128 na 68 i kompletujemy sobie części. Mam tu wszystko opisane części, jest tu płyta indukcyjna jeszcze dodatkowo, nie wiem dlaczego, bo jest jakiś błąd. Płyta indukcyjna powinna być w tym miejscu, gdzie powinna być właśnie montowana. Ona tu w narożnej jest montowana, a ona nie powinna tu być, ale mniejsza z tym. No i tu mamy numery, po tych numerach sobie szukam kartonów i zaraz sobie wszystko przynoszę i biorę się za składanie. Jeszcze muszę tylko tą płytę wynieść. I lecimy. Znalazłem. Same korpusy znalazłem, tak jak tu widać. 602-055-17, szafki narożne. Ja mam dwie takie same, to dwie od razu znalazłem. Paczkę już otworzyłem. Instrukcja obsługi jest, czyli nie będzie problemu ze złożeniem. W każdych IKEA właśnie ma to do siebie, że zawsze daje instrukcję do wszystkiego. I jest normalnie krok po kroku, że małe dziecko nawet złoży. No i co? I tylko trzeba zobaczyć, co tu jeszcze jest. Jakieś części, śrubki. Kołeczki. Frontów na razie jeszcze nie biorę, bo fronty będą na końcu montowane, więc na razie ich nie wyszukuję. To samo jeszcze nogi będę musiał znaleźć, a to najpierw złożę sobie korpus, później znajdę nogi, bo tam mam tych rzeczy mnóstwo i trzeba szukać wszystkiego. Chyba nawet do ściany będzie montowane, nie wiem. Zobaczymy, co to są za części. Położę sobie tu. Podstawowe narzędzia, śrubokręty, wkrętarka, żeby szybciej się skręcało, młoteczek. I chyba to wszystko mi się wydaje na razie, na tą chwilę.
Jeśli chodzi o fronty, nie będzie problemu z montażem. Wszystko jest frezowane, otwory puszkowe, otwory są porobione na zawiasy, więc nic nie trzeba się martwić, tak jak u stolarza, że trzeba na nowo wszystko po prostu ponawiercać, porozmierzać. Wszystko jest przygotowane pod składanie. Przejdę z Wami krok po kroku, żeby Wam pokazać. Dla tych, co nigdy nie mieli do czynienia z meblami z IKEA, wszystko jest pokazane na rysunkach, jakie narzędzia potrzebne są. Widzę, że tu ołówek nawet, ściski. Dobra, to zobaczymy w trakcie, tak? Pokazane, żeby właśnie sobie na kartonie to rozkładać, nie na podłodze, żeby nie obłupać mebli. Można nawet zadzwonić do IKEA ponoć, jeśli ktoś ma problem z instrukcją. No i tyle. Wykaz śrubek, kołeczków, wszystkiego, co mamy w zestawie. Klucz imbusowy nawet jest jeden do kręcania. Czyli jeszcze klucz imbusowy będzie potrzebny. Tutaj nie mam. To jak ktoś nie ma, to właśnie w zestawie jest. No i zaczynamy. I tak będzie wyglądać ta szafka. Jest pokazane, można ustawić ją w taki sposób i w taki, czyli lewa i prawa. Ja muszę zbudować takie, czyli muszę przejść na 33 stronę, ponieważ tu będzie zabudowane, tu będą drzwiczki, tu będzie tak stało, tu jest to samo. To jest chyba prawa z tego, co bodajże pamiętam. Czyli strona 33 i zaczynam od strony 33, bo mnie interesuje taki układ szafki. No, to nawet nie wiedziałem, że ona jest przystosowana na lewo i prawo, myślałem, że się osobno kupuje po prostu te szafki. No, o tu jest, widzicie, też montaż na szynie, a ja na szynie tego montażu nie będę miał. W sumie tak naprawdę powiem, to nie wiem, dlaczego mi nie zaproponowano tego montażu na szynie. I wtedy stópki są tylko z przodu. To jest trochę właśnie dziwne, czemu to tak... Być może dlatego, że właśnie było powiedziane, że parapet ma być zlany z blatem stołu i może dlatego, żeby to było łatwiej wycyrklować niż na takiej wieszanej. Na pewno jest łatwiej, bo wystarczy, że się przykręca się szynę, wystarczy, że trochę zejdzie wiertło, już trochę jest inaczej. A tu będę mógł regulować górę, dół i sobie dopasować pod okno. Dobra, to składamy. No to co, bierzemy 8 kołeczków takich, śrubki. Ja sobie śrubki zawsze... Instrukcja jest, piszę na instrukcji na pierwszej stronie 8, teraz od razu szukam 8 kołków, odkładam sobie na bok. Kołki czy śruby, konfirmaty, nie będę tu nazywał ich fachowo, bo nie wiem, jak się nazywają fachowo te wszystkie śrubki. Ale wiem, że... no to nie te. To są te. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7 i 8. No widzicie, cegiełka jeszcze czeka. Tutaj jeszcze będzie cegiełka położona. To po meblech. Dobra, 8. Teraz tak, utnę sobie ten karton. Albo sobie go wysunę tutaj, na środek. Mam tu miejsce. Sobie powyciągam. Poustawiam sobie, żeby było ładnie widoczne. Jeśli nie ma ktoś miejsca, no to musi inaczej sobie radzić. Ja mam dużo miejsca, więc nie ma problemu z tym. Zobaczymy, w jakim czasie sobie poradzę ze złożeniem tego. Sprawdzę, która jest godzina. Zresztą na filmie będzie widać, ile minut składałem. Chociaż nie wiem, czy będę to Was zamęczał wszystko. A to jedną półkę złożymy wspólnie w sumie. Tak naprawdę, żeby od początku do końca pokazać ten proces. Ci, co naprawdę nie mają z tym w ogóle żadnego pojęcia. Jakaś szynka, jeszcze nie wiem do czego, ale to wszystko z instrukcji się dowiemy. Metale tu, do metali. Dobra, a jeszcze tu takie jakieś wzmocnienia chyba. Dobra. No i instrukcja. I lecimy po kolei. Ale tu gorąco. Czyli te szafeczki, teraz te półeczki z tymi dziurkami bierzemy. Nawet... A, jeszcze tu jest jakiś karton. I ustawiam w taki sam sposób, jak na instrukcji mi pokazuję. Jest najłatwiej wtedy, już kilka mebli składałem z IKEA, więc jest to najszybszy sposób. I jeśli nawet... Łatwiej jest o pomyłkę, jeśli inaczej będziemy sobie ustawiać. No to logiczne, nie? Tak myślę. Instrukcja, te kołki, które sobie tu wybrałem,
te śruby, konfirmaty, nie wiem. Piszcie w komentarzach, jeśli wiecie, jak to się nazywa. I bierzemy się do roboty. No i mam pokazane to wszystko, tak? Pierwsza po lewej stronie dziurki, czyli obok tych dużych. Skrętarki nie powinno się używać. Ja używam, bo jestem mało cierpliwy. Ale ja używam w taki sposób, że ja nie kręcę do końca. Tylko sobie wkręcam, a za chwilę poprawię to śrubokrętem. I tak samo tutaj. Wszystkie górne. No dobra, no to już nie będę tego procesu pokazywał cały czas, bo to cały czas zajmie. Będziemy na stopce gadać, żeby was nie zanudzać. Bierę krzyżaka, pasujący śrubokręt i sobie dokręcam z wyczuciem do powierzchni płyty. Tak, żeby nie na siłę, żeby nie przekręcić, bo to można zerwać łatwo w drewnie. To nie jest drewno, to jest płyta, ale czy w drewnie, czy w płycie łatwo zerwać gwint. W płycie chyba jeszcze łatwiej niż w drewnie, nie wiem, w sumie zależy jakie twardości. No i mamy, a jeszcze ustawione mamy tą, która to jest. To jest też z frezem tutaj, czyli będzie na płytę z tyłu. To jest ta? Ta. I ona jest jak ustawiona? No na razie tak sobie też. Też tak sobie ją ustawię. O. Żeby było wszystko. Następna strona, dwójeczka. I już mam jakieś tu blaszki i kątowniczki. Te dwie sztuki, tak? Dwie sztuki. I do tego po trzy. Moment, ile tego? Dwie sztuki i trzy śruby, a takie dwa zestawy. Czyli kątownik, trzy śruby razy dwa. Dwa takie zestawy. Czyli śruby do tego jeszcze. A śruby teraz musimy sprawdzić, jakie to są. To będzie coś takiego, to będzie to na pewno. Raz, dwa. I tutaj idealnie sobie według instrukcji ustawiamy. Dziurki same się pojawiają. Wkręcamy. Ładnie to wszystko samo się naprostuje. Bo są bardzo dokładnie wykonane otwory. I dokręcam śrubokrętem. Ja muszę zmniejszyć tu temperaturę, bo ja się ugotuję tutaj. Jeszcze coś się gibie. Dobra. Ue, ten nie dokręciłem. No teraz. Ręką ciężej o wiele. Już ciężko szło, myślałem, że jest dokręcone. Dobra. Teraz kołeczki. Teraz zmniejszę temperaturę. Dobra, mamy trzy kołeczki. Mamy tą trzecią płytę, którą dobierałem. I jest nawet pokazane w przybliżeniu. Widzicie, żeby było wyfrezowanie było na dole. I patrzymy sobie, które dziurki. Czyli dziurki górne wszystkie, bo mamy po dwie koło siebie. Czyli wszystkie górne dziury ze sobą. Młoteczek taki mini. No i tyle. I teraz trzeba to boczną zmontować. Jak to teraz zmontować? Momencik, muszę się zastanowić, tak żeby blacha była... czyli tu jest troszeczkę odwrotnie coś pokazane. Czyli tą najprawdopodobniej muszę wziąć, bo blacha musi być po złożeniu na dole. Blacha po złożeniu musi być na dole, to jest pokazane, tak. Czyli podnoszę. Czyli tą podnoszę. I to powinno pasować wszystko ze sobą teraz. Kołeczki.
Nie, to nie tak będzie. Teraz się zamotałem, widzicie? Tu odwrotnie mi pokazuje teraz. Pospieszyłem się i wszystko jest dobrze, tylko jeden kołek jest źle wsadzony. Rutyna mnie zgubiła, czyli po prostu pierwszy i drugi są powyżej, a ten ostatni jest poniżej. Dlatego mi się tu nie zgadza. Teraz muszę iść po kombinerki, żeby to wyjąć. A to nie jest problem, nie są klejone. Fajne to, że one nie są klejone, ale po złożeniu są bardzo sztywne, więc w razie czego zawsze można je rozebrać kiedyś tam. I nie przeszkadza to też przy ponownym składaniu, bo te elementy, w sumie ich nie trzeba żadnej wykręcać elementy praktycznie. A nieraz są te szafy tak, że jak jeszcze raz złoży się, potem rozłoży, to już potem nie idzie złożyć. Kiedyś tak było, w sumie nie wiem, może teraz się to zmieniło. Dobra, na do kółek. Jeszcze raz podejście numer 2. Nie to, tylko tamto. To przesunę na bok. I teraz powinien pasować. No i pasuje. Jak udał. Widzicie? I tu frezy wyfrezowane są razem. Tam płyta dojdzie. No i teraz bierzemy następną część. Czyli do tych pierwszych śrub, co wkręcałem, druga część, które będą dokręcać się. Takich elementów. I ja tutaj zawsze śrubokrętem płaskim sobie lepiej się dociąga. Śrubokręt płaski lepiej trzyma, wchodzi. I dociągamy. Z wyczuciem też. Dobra, mamy jedną stronę. I co? I druga to samo, tak? Czyli drugiej już nie będę pokazywał. A nie, teraz muszę jeszcze obrócić to wszystko w inny sposób. Czyli teraz muszę to wszystko podnieść na pion. Czyli teraz ponoszę tak. Tu się trzyma się, nie odpadnie. Tą płytę chyba. Tamta druga na pewno będzie szła z drugiej strony. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, czy na pewno tak mówię, ale nie wiadomo. I raz, dwa, trzy śruby takie, które są na imbus. Tylko jeszcze patrzę sobie. U góry powinny być dziurki, czyli te raz, dwa, trzy są. Tu mam cztery dziury. To są jakieś inne? Nie, tu są takie. O, tu są te dziury. Raz, dwa, trzy, cztery. Z boku powinny być trzy. Dobra. Czyli w ten sposób. Jedna, druga, trzecia powinna pasować z tymi tu. I to by się tak zgadzało. I pozostałe śruby, dziury u góry. Dobra, kręcimy. Wkładamy. Łapiemy sobie delikatnie, nawet plecami. I ja mam swój imbus długi, bo lżej się skręca. Mam na wkrętarkę też, ale już nie będę co chwilę przemieniał. To idzie szybko. Te małe imbusy, które są w zestawie, to męczące, rękę męczą. Ciężko się skręca. Im dłuższy, tym lepiej, większa dźwignia. Lżej się przykręca. I kręcę tak, żeby trochę nawet ta śruba się zatopiła. Nie za mocno, nie chcę przeciągnąć, ale trochę, żeby się zatopiła w płycie. No, tak, prawie się zrównuje. No, słyszę, że strzela już, to nie chcę przedobrzyć. No i następna strona. I teraz mamy blachę, tą trójkątną. Blachę trójkątną. Takie szafki jeszcze nie składałem, wam powiem. Z takimi elementami. Blacha trójkątna.
I do tych śrubów. No jeszcze będę musiał nawiercić jedną. Zobaczcie, cwaniacy. Jeszcze. Bez obojętnie jak. Chyba tak. Aha. Oczywiście tymi. Tak, żeby się śruba zagłębiła tutaj. Tą stroną. Bo tu mamy na płasko, a tu mamy jeszcze dodatkowo większym wiertłem powiększone. Otwór. Tak, żeby łebek się ładnie schował. Śrubki pewnie to będą te płaskie takie. Tak. Wszystko tu w jednym miejscu wysypać, bo to się potem pogubi. Raz, dwa, trzy. A są różne śrubki. Ja chcę te z płaskim łbem. I przykręcam. Pyk. Ale tu mi coś nie pasuje, mi śruby widzę już. I co? Jednak coś się nie zgadza. Nie, dobrze, gdzie się zgadza wszystko. Widzicie, trzeba popatrzeć dwa razy. Kręcimy te dwie śruby, które widoczne są. A szapka jest teraz przegięta i muszę sobie ją naprostować do otworu i tu sobie wkręcić. Najlepiej jeszcze musiał sobie ją troszeczkę podnieść. Pyk, jest. No i jedną trzeba nawiercić i dopiero przykręcić, tak? Ale ja nie wiem, czy zrobię to od razu, nie przykręcając. Nic nie powinno się wydarzyć. Najlepiej zrobić tak, jak tutaj opisują. Ale ja spróbuję bez. Tylko muszę coś podłożyć. Może płytę. Żeby było wyżej trochę. I wkrętarkę mógł równo trzymać. Jak nawierci się, to będzie lżej wchodzić. Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że coś tam się tu rozwali. Ale nie ma takiej potrzeby. Jest ładnie. Dobra, mamy to. Następna płyta, czyli ten tył musimy włożyć. Tą płytę. Plecy. Plecy szafki. Złożone ładnie, sklejone. By się zmieściło w kartonie pewnie. No i mamy wycięcia nawet na te blachy, co przykręcałem. Co wsadzę od góry, wsunę. Będzie łatwiej, bo się gibie wszystko. O! Coś się przegięło. Jest. Jest. I teraz jakaś blenda przychodzi. Widzę. Czyli tu już mamy, płytę mamy, następny rysunek dziewiątka, kołek jeden będzie potrzebny i będzie potrzebna ta tutaj deseczka. Z frezem, wiadomo jak frez, trzeba patrzeć. Do tego kołek. Kołek będzie z prawej strony, czyli tu. No i wkładamy w płytę. Jest. Następna na pewno będzie trzeba tu skręcić tą śrubę. Kluczem płaskim, tak? Tak jak mówiłem. Tak jak mówiłem. Pyk, jest. I co, no następno. No i tak po kolei się składa. No, ile tutaj tego jest? Trochę tego jest. Nie wiem, czy to wszystko nagrywać, czy nie. A to jedną szafkę nagram, tak. Jedną szafkę nagram, a później resztę kuchni zrobimy w przyspieszonym tempie. No i dobra, no i co teraz? I teraz zostało nam tak, cztery kołeczki.
ostatnie chyba zostały. 4. I jest pokazane, gdzie wkładamy teraz tu. Tak. Zabieramy instrukcję. Tak. Żeby się znowu nie pomylić. Na dół. I tu odwrotnie. O tak. I bierzemy kurz teraz bok szafki. To już teraz będzie wiadomo wszystko. Inaczej się nie da włożyć. Po frezie znowu trzeba patrzeć. I sobie zahaczę najpierw tam. No i znowu źle włożyłem. I znowu źle włożyłem jeden kołek. No ale to nic, to tak się zdarza. Ale według rysunku mam dobrze. To właśnie mnie zdziwiło teraz. Według rysunku jest dobrze. Jest nawet pokazane dziura obok. Pierwsza jest wolna, zajęta, czyli to jest to. Następna jest tak samo, wolna, widać tu na rysunku, zajęta. I potem jest zajęta i wolna. A tu jest teraz... Tak, tak. A tu jest coś na odwrót. Ta jest zajęta. Coś chyba im się pomyliło. Już nie będę tego rozkminiał, czy im się pomyliło, czy nie, bo szkoda mi czasu. Inaczej nie będzie pasować tak i tak, bo tutaj te śruby nie da się inaczej włożyć. Tylko tak jak są, więc... Ale chyba jest błąd instrukcji. Jak ktoś chce, to niech sobie zatrzyma film i sprawdzi. Tam szkoda czasu teraz na to. O, tu mi pasuje. Tu mi wszystko pasuje. I teraz musimy... sobie wbijać powolutku i żeby nam ta płyta weszła. Jest. Dobra, dobijamy. No i następna na pewno, co to będzie teraz? Znowu skręcamy na cztery te... Muszę się nauczyć tych nazw. O, piszcie w komentarzach, jak to się nazywa. Konfirmaty. Wiem, że są konfirmaty. Tylko tyle wiem w sumie. Konfirmaty to chyba są te na imbus, co wkręcałem. Ale nie jestem pewny. Te. Tak. I tak. I następna. O, konfirmaty to chyba jest to, co? Raz, dwa, 4 i 5 i deseczka, która to deseczka z podwójnymi dziurami, czyli ta. I to nawet przez to chyba będzie tutaj teraz. Raz, dwa, trzy, cztery jest tylko. Aha, bo jedna jest od boku idzie. Dobra, to się zgadza wszystko. To się zgadza. Bo ta od boku widzę, że coś tu nie pasuje od boku. Żeby ją wkręcić. Nie pasuje. To człowiek nie. Widzicie? Ta dziura na przykład tu nie pasuje, ale oni mają uniwersalne te korpusy, więc taką półkę nawet możecie spotkać w jakimś innym zestawie. Dlatego człowiek się może zmylić, że tu jest otwór niepotrzebnie zrobiony. A to jest pewnie jakiś otwór na jakiś inny model szafki. Dlatego IKEA ma tak w sumie, no tanio ma. O cenie jeszcze kuchni będzie osobny odcinek, bo ktoś był zainteresowany. Mam jeszcze łazienkę składałem, bo ktoś chciał zrobić to, chciał, żebym zrobił film, ale nie zrobię za samego składania, bo już mam złożoną, ale mogę pokazać, jak wyszła, jak żona pozwoli. I mogę pokazać, jak wyszła i mogę ten cennik zrobić taki jakiś.
jak i koszt na przykład samych mebli. Bo meble mam z IKEA też i do tego mam blaty kupione i zrobione taką zabudowę z blatów tych mebli IKEA. Fajnie to wyszło. Wygląda tak, jakby mu zamówił pod zamówienie meble. Dobra, ja się tu pobawię. Okej, okay. I teraz mamy tą szynę, co myślałem, nie wiedziałem do czego ona jest. Ona jest tu na wzmocnienie. Na wzmocnienie tej szafki. Ktoś idzie? Buzia! Buzia tylko wariuje. Szaleje. Cicho! Dobra, to mamy. Kładziemy szafkę na bok, a właściwie na przód. Szafka. Już ten. Nowa szafka i już jest coś tutaj popisane. Nie wiem dlaczego. Ale coś mnie tu martwi tylko. Czy dobrze, że te blachy tam mam przykręcone, bo to nie wiem, czy to nie jest montaż na szynę. A ja na szynę nie będę miał tego montowanego. Więc coś mi tu nie gra. Ja na szynę nie będę miał tego montowanego. A nie, nie pokazuję, że na tylko żeby przykręcić sobie do ściany. Czyli nie, nie ma montażu do tego. Dobra, pasuje wszystko. Dobra, kładziemy. Zaraz będę musiał tak znaleźć nogi od tej, bo będę musiał nogi zaraz zamontować. I teraz co? Gwoździki. I wbijamy gwoździki chyba. Trzeba zobaczyć dokładnie gdzie. Przez ten będę musiał wbijać, tak? Jest przybliżony, pokazany w przybliżeniu, pokazane. I wbijamy przez ten. O, nawet jest podziurkowane, żeby było widać, gdzie gwoździki można wbijać. Kurde, no super sprawa. Widzicie? Nie wiem, czy to widać. Pozaznaczane są takie dziureczki. I na rysuneczku 15 numer składania. Gwoździk na narożniku, tutaj też, tak żeby płytę złapało. Czyli tu, dół. A tutaj też. A tu albo tu chyba to jest pokazane, nie wiem właściwie. Nie rozumiem do końca tego rysunku, ale chyba żeby nie za daleko, tylko bliżej narożnika. No nie wiem, czy ja tam akurat dobrze zrobiłem, ale chyba się nie rozleci szafka przez jeden gwoździk. Tu, u góry, na dole i tu to samo. Jeszcze jeden. Dobra, następna strona. Nie wiem, czemu nie z czterech stron, ale dobra. To się mniejsza z tym. Teraz jakieś cztery sztuki potrzebuję. Nie, cztery gwoździe. Cztery sztuki, dobrze. Cztery sztuki jakichś takich plastików. Chyba to są te. Nie wiem dokładnie, co to jest. Nie wiem, co to jest. I to będzie... tutaj. A w jakim celu to jest? Czy to są jakieś stópki, żeby... czy do tego chyba będą stópki montowane, tak? Czy nie? Bo teraz już nie wiem.
Szczerze to nie wiem, jak te nogi są montowane, ale chyba jakoś tak będą do tego zakładane. No dobra, inaczej to nie pasuje. Nie pokazują, ile od brzegu. A to nieważne. Zrobimy tak, jak ja tutaj uważam. Zaznaczyłem sobie 4 cm od tego brzegu. I wbijamy. Jak będzie coś nie tak, to trudno będzie, trzeba to wyjąć. Jedno, drugie i po bokach jeszcze nie rozpracowałem jak. Z jednej strony. I w jakim celu to jest? Czy to jest jakiś dystans, żeby... Dystans od ściany może, żeby zrobić. To jest pewnie o to chodzi. Tylko tych gwoździków tu za mało jest, coś mi się wydaje. Coś tu za mało mi dali tych gwoździ. Tam więcej nie widziałem w paczkach gwoździ. A nie, jest jeszcze jedna paczka. Sorry. Jest. Dobra, i z boku... Z boku i z boku wbijamy. Gdzie? Też mniej więcej według własnego uznania, bo nie jest to dokładnie wpisane. Ale widać mniej więcej, że ten dolny jest przy samym dole prawie. To są jakieś dziurki, ale ja w te dziurki nie chciałbym. Poza tym muszę wbijać tak. Dobra, jeszcze raz sobie sprawdzę. Dobrze. Tam mamy te blachy, czyli tu, a my po tej stronie wszystko tutaj musieliśmy wbijać. Czyli pierwszy gdzieś tu na przykład. Trochę się odsunę od tej dziurki, bo nie wiem co ona jeszcze ona będzie potrzebna potem, ale chyba nie. Tak, drugi gwoździk. Ciężko wbić tutaj, się zbiją. Tutaj mamy młotek, musiał to większy przynieść. I tam było jeszcze niżej w sumie pokazałem, ale dobra, ja już tak zostawiam. To chyba nie jest ważne, żeby to było dokładnie. To ma chyba robić dystans. Dystans od ściany pewnie. Wygiął się? No, to będzie dystans, bo to nawet jest widać wyżej. I to jest tak samo, gdzieś mniej więcej będzie na tym samym chyba tym poziomie teraz. A to będzie przykręcane do ściany. Dobra. No i co teraz? Teraz gwoździki, wbijamy wszędzie gwoździki dookoła sobie, tak? Żeby to wszystko wzmocnić. Jeszcze jedna paczka jest, myślałem, że nie ma. Dobra, teraz sobie działam z gwoździkami. Nogi. I tutaj w instrukcji jest, nie będę chyba się stosował do instrukcji, bo instrukcje pokazują, że tylko z przodu są te nogi wsadzone, bo jest montaż na listwie tu jednak, czyli to by było, a ja nie będę miał na listwie, bo ja nie mam listw, mi nie dano tych listw. Jeszcze sprawdzę dla pewności. Tak, mam tylko dwie szyny i te dwie szyny wystarczą, by to musiał takie dociąć na górę. A na dół nie, więc nie wiem dlaczego tak jest. Trudno. Zresztą w internecie na Ikei to właśnie miałem pokazane, że wszędzie mam nogi. Więc myślę, że będzie dobrze. Patrzcie, instrukcji do nóg teraz. Klik,
różne rodzaje nóg. Czy tylko jeden rodzaj. Mamy takie coś. Nie wiem dlaczego tak w sumie w sklepie mi to zrobili. O, są też na wszystkie nogi, są różne. Zależy jak jest montowany. Chcę dokładnie przejrzeć tą instrukcję. Jeden. Dwa. Wkręcamy. Jest regulacja. Tak, tu taki pierścień. Pierścień do czego? Odwrotnie. W ten sposób. Do stabilizacji chyba. Chyba do stabilizacji. No i to jest mi pokazane jak to włożyć. Tu mam dużą. Aha, to jest łączenie szafek. Tak, jedna szafka, druga szafka to. Cztery, pięć, sześć, siedem. A, jak pokazane, jedna noga jest wspólna do dwóch szafek sąsiednich. Dobra, czyli ja będę miał w ten sposób. A, czyli tam, gdzie nogi będą, gdzie nie będą, gdzie, tu mam od strony ściany, czyli nie będzie żadnych łączeń, innych szafek, więc daję w ten sposób, a z tej strony będziemy dawać w ten sposób, tak? Albo tak, albo tak, a to już chyba prędzej tak, w ten sposób. I potem będzie dostawiana na to. Dokładnie. Bo to jest pokazane od prawej strony, a ja będę miał od lewej strony, będę szedł, czyli muszę włożyć w ten sposób i tu będzie sąsiednia szafka, która będzie do tej przylegać, na to nachodzić. Tylko nie wiem teraz właśnie, czy wszystkie nogi muszę to wykorzystać. Ile tych nóg w ogóle? Cztery sztuki, tak? A już mi brakuje. Tu, na te, tu też muszę dołożyć jeszcze, no bo jak nie mam, jak nie, nie są to szafki wieszane, więc muszą być wszędzie. Dobra, zaraz otworzę następne pudełko. Dobra. Wszystko wiadomo. Czyli najpierw sobie, ja sobie wkładam najpierw tak, to kółeczko w tą rurkę, zaślepka. Wkładam najpierw to kółko, bo z jednej strony jest luźniejsze. To rozumiem, że to chyba musi tutaj być bardziej właśnie, taka bardziej maskownica chyba jest, nie wiem właściwie po co to jest. Bo to ani nie trzyma, ani nic, to można sobie dowolnie przesuwać. Chyba tylko takie wykończenie. Jeszcze raz kółko. Sprawdzę, gdzie ciężej wchodzi. Zaślepka. Wkręcam. I zastosuję wszystkie nogi. Jak będzie brakować gdzieś nóg, to wyjmę. I tyle. Bo to wystarczy podnieść szafkę. Bo właściwie to zaraz policzę, ile tych nóg powinno być. Kurde, nie mam komputera tutaj, bo bym sprawdził na komputerze w projekcie. A w telefonie nie da się otworzyć tej strony. Na stronie IKEA jest taki planer. Można sobie zaprojektować kuchnię. I tam co zaprojektowałem sam, potem byłem na konsultacji na nowo mi zaprojektowano i mam wszystko ładnie na rysu wyszczególnione. Jest, są pokazane nawet nogi. Przy jakich szafkach, ile, gdzie, jakich nóg jest. Musiałbym iść do domu. Po laptopa. Może przyniosę tego laptopa tu. Do domu obok. Dobra, tak. Wszystko do jednego kartonu. Kartonu, kartona. Stawiamy tą szafkę. 2, 4, 6, 8 nóg aż na taką coś. 8 nóg. Ja sobie szybko przeliczę, ile potrzebuję nóg. A właściwie to będą wspólne nogi jeszcze. Dobra, stawiamy, zobaczymy. Można by najpierw nogi wsadzić i potem szafkę postawić, ale w pojedynkę jak to zrobię, najprawdopodobniej połamie nogi.
Zresztą na rysunku też jest pokazane, że można połamać. Za duży ciężar. O, gwoździk jeszcze jeden spadł. Czekajcie, bo mi się wbije w nogę. A niech to leży, już go nie wbije. Nie jest to ciężkie. No i teraz muszę nogi wstawić jakoś. Nogi, w jaki sposób nogi jeszcze zamontować? Ale to jest obojętnie, można przekręcić. To chyba są obojętnie. I w jaki sposób? Tu jedna. Druga. Fajnie, bo to nie jest przykręcane, można łatwo wyciągnąć. Ale trzyma się dosyć mocno. Ciasno wchodzi. Szafka jest, wypoziomuję sobie ją od razu. Nie wiem, czy jest na maksymalnie na dół obniżona z tej strony. I nie wiem, czy nie będę miał problemu z blatem, ale to później będę myślał. Bo blat miał mi wejść tu pod okno, a może być problem. Może być problem, ale to mnie się z tym, to potem do sobie radził jakoś. Poziomice długie. Ja raczej nie będę przykręcał tego do ścian, chociaż się zastanawiam jeszcze, czy przykręcać, czy nie. Się zastanawiam właśnie, czy przykręcać, czy nie. Kąty, jak kąty wychodzą? Kąty chyba nie są złe. Powinno wszystko pasować. Dobra, poziomujemy. I nie mam szyny tak czy siak, więc ewentualnie tylko bym przykręcił sobie to punktowo. I nie wiem, czy w ogóle jest sens, bo to wszystko będzie razem skręcone, to będzie nie do ruszenia. Zresztą chyba nigdzie nie skręcają ogólnie pojedynczo szafek. Nigdzie przy montażu. Tak mi się wydaje. Dobra, mamy poziomicę. Położę sobie jedną na drugą, bo nie jestem pewny, czy dobrze wskazują. Obydwie. Mniej więcej to samo pokazują. Ta strona na dół chciała iść. A nie wiem, czy jeszcze pójdzie. Już nie da rady pójść, chyba jeszcze któryś z tamtych nóg. No, czyli jeszcze chyba tamtą stronę będę musiał podnieść. Czyli niedobrze ogólnie. Niedobrze. Bo mi się to znowu parapet podniesie. Będzie problem z cięciem do tego okna. No ale nie takie rzeczy ludzie robią. Dobra, skręcam na maksa. Dobra, teraz następną musimy przykręcić listewkę tu. Pokazane jest, żeby ściskiem sobie zdusić. Nie wiem, czy to jest konieczne, ale sobie zduszę też, żeby się trzymało. I wkręcamy śruby. Trzy śruby. I które śruby teraz? Raz, dwa, trzy, cztery od dołu. Raz, dwa, trzy, cztery. Inna końcówka. Cztery. No i się rozleciało, widzicie? Płyta. Nie dociągło. Dlatego właśnie pokazują ściski. Bo nie dociąga. Teraz jest. Następna dziura. Raz, dwa, trzy, cztery też. Raz, dwa, trzy, cztery. Ta końcówka.
Dlatego, gdzie pełno śrubek, każda śrubka inną końcówkę potrzebuje tego bita. Ja to wkręcę tak czy siak. I następna. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy zostają wolne. U góry. Raz, dwa, trzy. Najprawdopodobniej tak. Ścisk jest założony, nie widać na rysunku. Dwie małe zaślepki plastikowe, z tego względu, że lewo, prawa. To jest szafa narożna. Teraz tu mi pokazują, żeby... A, widzicie, są dwa rodzaje montażu. Na szynie i bez szyny. Mnie interesuje bez szyny. Czyli to tutaj. I też pokazują, że jest przykręcone. Zaznaczam i przykręcam. Ale ja na razie tego nie zrobię, bo ja jeszcze nie sprawdziłem w sumie, gdzie jest najwyższy punkt podłogi i jeszcze może się okazać, że muszę ją podnieść do góry. Na razie zostawię. Po prostu na razie wszystko luzem pozrobię i tak wtedy sobie powyjeżdżam tymi szafkami. Sprawdzę sobie poziom. Tak, musiałbym wziąć teraz laser i sprawdzić, gdzie jest najwyższy poziom i do najwyższego poziomu. Czyli jeszcze możemy się zmienić przy oknie. Dobra, ale to już mam pomysł nawet, jak to zrobić w to okno. Okej. Dobra, to wezmę laser, szybkomiarą sprawdzę. Laser i mamy tutaj wymiar 98,2. 98,1. Panele też tu pracują na kątach przy brzegach. 97, zobaczcie, to jest niżej niż tu w narożniku. Posadzka była źle wylana i jest wyżej i będę musiał jeszcze podnieść. 98,2, a tu jest 97,6. Kurde, 6 mm. A tu? No, i tu jest 97. 97. Ale ja myślę, jak to przekombinować. Ja myślę, że te nogi idzie skrócić trochę. Tylko jak skrócę nogi, znowu jak blendy wyjdą z przodu. Spódnice mają 80 mm, 8 cm, czyli jeszcze musiałbym podnieść do góry blat, ten cały meble. Można ciąć te blendy, bo one nie są drewnopodobne, tylko jakieś takie stworzywa jakiegoś. I się zastanawiam, czy nie będę ciął ich wzdłuż jeszcze dodatkowo, żeby właśnie... Dobra, na razie składam resztę mebli. To by było na tyle z tego filmu. Tu już więcej nic nie będę pokazywał, bo tu na razie więcej nic nie robię. Bo muszę się zastanowić jeszcze, jak to zaplanować sobie wszystko. Najpierw poskładam inne jeszcze elementy. Tu jeszcze jedna została do przykręcenia, ale ona będzie przykręcona później, jak już będę miał następną szafkę skręconą. Gdzieś to było. I będę miał... O, tu nawet pisze 80 mm powinno być, tak? To po co te talerzyki właściwie, to ja nie wiem, ale dobra. O, i tu jest pokazana ostatnia ta listwa, która jest przykręcona, ale ona dopiero będzie przykręcona, jak gdzieś tu jest. Szafkę trzeba najpierw sąsiednią wymierzyć, odrysować i wtedy przykręcić. No właśnie. Więc na razie tego nie robimy. Robię następną szafkę. Więc dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze tu tylko tak myślę.
Też tylnych nóg tutaj nie ma. Ten na rysunku pokazuje. Ona mi policzyła na wszędzie nogi. No wam powiem, że trochę jest to niedokładnie pokazane, bo jest pokazane po kolei, że montujemy najpierw tył. Nie jest pokazane na jakiej wysokości. Oczywiście w głównej instrukcji kuchni tam jest rozpisane, jak powinny być te szyny montowane na pierwszym miejscu, ale tu w instrukcji też powinno to być uwzględnione. I dopiero potem jest pokazana regulacja. Jak będę miał szynę za nisko albo za wysoko, to wtedy nie będę miał poziomu tu na szerokości. Nie na długości, tylko na szerokości. No ale dobra. Nie wiem, czy wiem, o co chodzi to. Nie, jeszcze z tym. To tak myślę, tylko właśnie trzy. No dobra. W porządku. Okej. Dobra, to jeszcze do tego tematu wrócę. Następną składam na różną szafkę sobie. Cześć.